To dzisiejsze słowo jest o prawie i o miłości Jezusa, miłości Boga. Czytając tę Ewangelię, przypomniały mi się takie wydarzenia, których byłem świadkiem też, może z daleka, ale jednak, kiedy Bóg łamał prawo. Widziałem kiedyś człowieka na takim ogromnym spotkaniu, gdzie było mnóstwo, tysiące ludzi, jak przyjechał na wózku, a wyszedł na swoich nogach, uzdrowiony. Złamał prawo, to jest niemożliwe, po ludzku to jest niemożliwe. Dzisiaj uczniowie są głodni, zrywają te kłosy, łamią prawo, a Jezus właśnie broni uczniów, bo mówi, ważniejszy jest człowiek. Bóg jest w stanie złamać prawo jakiekolwiek. Pewno nie swoje prawo, to które ustanowił, bo to byłoby sprzecznością, ale jest w stanie naprawdę zrobić bardzo dużo, żeby nas uratować. Jest w stanie zrobić mnóstwo rzeczy, przekroczyć coś, co jest niemożliwe po to, żeby uratować człowieka. Dlaczego? Ewangelia dzisiaj na końcu słyszymy takie słowa, gdzie Jezus mówi, chce raczej miłosierdzia niż ofiary. Kiedyś się długo nad tym zastanawiałem, co to znaczy. I ja rozumiem to w ten sposób. Bóg bardziej chce nam dawać miłosierdzie, niż chce od nas ofiar za to miłosierdzie. Jemu bardziej zależy na tym, żeby nam pomagać, niż żeby coś od nas otrzymać. Taki jest Pan Bóg. My czasem nic Mu nie dajemy, tylko po prostu jesteśmy, albo nawet nie jesteśmy, bo myślę, że wiele osób, nawet niewierzących, nie wie, jak Pan Bóg im pomaga w życiu, bo po prostu nie chcą tego widzieć. Ale Bóg, papież Franciszek o tym mówił na początku swojego pontyfikatu, Jego miłosierdzie, On się nie męczy tym. I to znaczy, że Bóg chce bardziej nam pomagać, jest w stanie zrobić wszystko, złamać wszystko po to, żeby uratować człowieka, nawet tego na samym dnie i nie czeka na nasze ofiary. Nie czeka na to, aż my coś Mu damy po to, żeby On nam mógł oddać. Tak jest miłosierdzie Boże, abyśmy w to miłosierdzie właśnie takie uwierzyli.